Witam was, Łukon Nockiem. Jedziemy dalej. Teraz będziemy szli fabułę, tam co mieliśmy wcześniej robić. Ale zajęliśmy się komnatami z mocą. Także idziemy teraz się zająć tym, czym No, powinniśmy się już zająć. jest. Dałeś radę. Ktoś cię widział? Mnie? Nie ma szans. Co my tu mamy? Jakiś ślad droida? Jakiś dźwig serwisowy. Może tamtędy da się wejść. Lepszej opcji nie widzę. Jedyna droga do Lukerhalka wiedzie przez to bagno. Może dla ciebie. Chcesz się przejechać, Bidi? Gdy będziesz gotów, wejdź na suwnicę. Będę czuwał. Przyjąłem. Dobry sposób, żeby nie upaczkać butów. To on nas zostawił, ta. Musimy iść teraz okrężną musimy drogą. Tylko uratować Zi. Dobra, tam coś jest. A gdzie musimy lecieć ogólnie? Musimy lecieć nad ten strumień powietrza. Trudno uwierzyć, że na tym bagnie może coś żyć. Zdaje się, że nasz szybołów sobie radzi. O, tam widzisz widzę. ten budynek mały? Ktoś faktycznie tu mieszka. Albo mieszkał. O, widzę nasz przyjaciel, bo wie ryby tutaj. Jak on tak się szybko przemieszcza? Tam daje jakieś wskazówki. Jak myślisz, ile to jest warte? Nic nie jest warte zadzierania z jeźdźcami. Ruszaj się. Nie zostawię cię tutaj. Nie martw się o mnie, nic mi nie będzie. Cóż. Musimy znaleźć mój czytnik danych. Nie możemy ci po prostu kupić nowego? Sprawdźmy to miejsce. Na tym czytniku znajduje się całe moje życie. Karl, co ty tu robisz? Mogę spytać o to samo, Zig. Jestem tu, żeby znaleźć Zi. Ta, ja też. A ja nazywam się Winnie Eres. Jesteś Karl, tak? Ledwo się znamy, ale przydałaby mi się pomoc. Czego potrzebujesz? Słyszałam, że na bagnach żyje ptak o przepięknym upierzeniu. Ale gdy chciałam mu się przyjrzeć z bliska, capnął mój czytnik i odleciał. Dokąd poleciał? Mają gniazdo na jednej z kamiennych kolumn niedaleko. Poszłabym, ale Winnie mówi, że muszę zostać u jej boku. Tak! Chodzi o tamtą iglicę. Jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Zobaczę, co da się zrobić. Śnisz niczym gwiazdy. To takie powiedzenie z Coruscant. Może powiem po prostu dzięki, Karl. Okej. Lesiana mi wisi za to. Nie ruszę tego. No ale nie ma innej drogi na tę kolumnę. Buczęga. Ej, dobra, trzeba iść. Tu coś jest. Tam coś było do skanowania? Czy tak letał? Chyba nie. Dobra. Niebezpieczne miejsce na złapanie ryby. Nie, to niebezpieczna ryba na złapanie miejsca. Jasne. No dobra, to nie wyszło, ale i sarkazm złą jest przynętą. Skupiam się zresztą na swoim celu, straszliwym błotnym krabie. Jedna moja dawna załogantka, oficer na Grabneru, próbowała raz wyciągnąć kraba z morskiej piany, kiedy wtem, bam, poleciała za burtę.
Znaczy to ja? A tak, smygnęła z pokładu jak kwel ryba z rybackiej pustki. Krab wciągnął ją za nostrze. A czasem trzeba uderzyć pierwszym, nieprawdaż? Gdzieś mam dwóch. Naprawdę w to wierzysz? A giętki kompas może i nie posłuży ci na potężnych falach Mananu, ale nawigowanie po morzu dusz ułatwia znakomicie, nieprawdaż? Zostań na chwilę, a usłyszysz kolejny rozdział mej opowieści. No bo chcemy rybę, nie? Od niego. A więc chcesz nadstawić uszu i wysłuchać opowieści z kury? Jak chcesz opowiadać, to posłuchamy. Boś głupi młody! Moja nędzna gawęda przyniesie ci jedynie smutek i zgryzotę. No dobra. Jak nie chcesz opowiadać, to... Dobra, powiem, skoro nalegasz, ale słuchasz na własną odpowiedzialność. Opowieść zaczyna się na skutej lodem planecie Sakalitar, na moim świecie ojczystym. Noce ciemniejsze niż kiszki kwel ryby. Zimy tak chłodne, że surowe spojrzenie obracało człowieka w szkło. Nie brzmi to jak miłe miejsce do dorastania. Lekko nie było. Od momentu, gdy mleko matki zamarzało na języku, do chwili, gdy sztywny trafiałeś w mroźną toń. A, bo widzisz, rybki żyły jak pączki w maśle. Mieszkały sobie głęboko pod lodem, gdzie ciepłe prądy tańczyły jak wstążki na wietrze. Ryby stanowiły rzadką zwierzynę przez wielki rybi głód, więc wędkowanie to nie był lekki fach. A ja tak utyskuję, ale tak naprawdę sprytny sakawianin z wyczuciem wędki mógł sobie spokojnie poradzić. A więc wcześniej odkryłeś swój talent? Taki byłem zdolniacha, że choć młody i z buzią ledwo przyprószoną pierwszym meszkiem, to wezwała mnie do siebie Undan. Ale to jest opowieść na inną chwilę. O czym to ja? A, tak, tak. Z uwagi na mój bajeczny dryk wędkarski zabrano mnie na spotkanie z tajemniczą Undan. Wciąż to pamiętam. Malutki skuwa prowadzony do czarnej jak noc jaskini. Ledwie dostrzegłem postać lśniącą w blasku księżyca. Potarłem ślipia, jak majtek szorujący pokład, i oto ujrzałem ją. Wielką, z olbrzymimi mackami wystającymi z cielska, jak przewody paliwowe z baku. Jedna z macek wystrzeliła w powietrze, przeleciała mi nad głową i bam! Prosto w cymbał, tak mi rzekli. Wytoczyłem się z jaskini chwiejnym krokiem, jak szczur lądowy na pierwszym rejsie. Ale stało się też coś innego. Wydaje mi się, że gdy macka mnie walnęła, Undan coś mi wyciągnęła prosto z mózgu i włożyła tam coś innego. Włożyła ci coś do mózgu? Tak, subtelną sztukę łowienia ryb. Sztukę koncentracji. A w mroku, gdy za towarzystwo ma się jedynie zarost na poliku, ta koncentracja jest kluczowa. Od tego dnia, gdy zarzucałem spławik do lodowatej wody, wyciągałem rybę za rybą. 3 razy na 7 prób. To mniej niż połowa. Mieszkańcy mojej wioski mawiali, że to ja ocalę ich przed wielkim rybim głodem. Nie wiedziałem jednak, że do naszych brzegów zmierzał już grapnel. Zakładam, że to nic dobrego. Może tak, młody, a może nie. Ale to jest historia na inną chwilę. No dobra. Nie wiem, jak chcecie, możecie sobie to przewinąć. Ogólnie mi się zbugował, bo mam dwóch takich, jak on. Także dobrze, ja sobie to posłucham. Kontynuujmy opowieść.
jeść. Ostatnio ostrzegałem o przybyciu Grabnera. Wielki statek spadł na nas niczym kotwica tonąca w głębinę. Nigdyś nie widział straszliwszego okrętu. Był ostry jak ryba. Dziób miał jak koścista ryba. Miał trzy wielkie szpony. No tak, podwozie. Ale wtedy rozwarły się jego szczęki. No to tak, rampa ładunkowa. A teraz cichaj i daj Skuwie opowiadać. Rozwarły się szczęki, wypluwając potworną załogę. Tak diabolicznych rybaków toś jeszcze nie widział. A na ich czele stał najgorszy ze wszystkich. Kapitan Łaniek Łet. Brodaty Besalisk zamierzał łowić na naszych akwenach. Byli łowcami trofeów i poszukiwali najrzadszych zdobyczy. Ale my, Sakawianie, stanęliśmy okoniem. Przecie zmagaliśmy się z wielkim rybim głodem. Każda ryba była cenna. Uff, groźny szyper nic sobie z naszych trosk nie robił. Beknął tylko i wydobył z bakisty potężny harpun. Czekaj! Zakrzyknął młody Skuwa, zeskakując z głazu. Znam te wody jak własną kieszeń! Mało ryb uświadczysz pod tym lodem. Ale... ciągnąłem dalej. Jeśli zabierzecie mnie ze sobą i zostawicie wioskę w spokoju, pokażę wam, jak dopaść na haczyk najrzadsze okazy. I wtedy groźny kapitan pogładził swą pokaźną brodę. Po długiej chwili wyciągnął dłoń i wyszczerzył się okrutnie. Chłopaku, rzekł, masz ty szczęście. Akurat trza mi jednego do załogi, który zna się na morzu. Oj, Karl, gdybym tylko mógł się cofnąć w czasie do chwili, gdy uścisnąłem szorstką łapę kapitana Łeta. A żałuję, że zeskoczyłem wtedy z tego głazu. Lecz spotkanie z Undaną wzbudziło u mnie ciekawość nieznanego. Nie mogłem oprzeć się zewowi przygody i chciałem ratować pobratymców. Więc odleciałem na Grabnelu z myślą, że sprawa załatwiona, że będę rybakiem kapitana Łeta. Oczywiście to był dopiero początek wojaży, bo gdy Grabnel skoczył na orbitę... Kolejne kłopoty? Ale tylko gadam i gadam. Wróć inną porą, to opowiem ci więcej. A więc chcesz usłyszeć, jak latałem na Grabnelu z załogą straszliwego kapitana Łanieka Łeta? Jasne, słucham. Ano, robota zaczęła się od niezłych opałów. Gdy tylko Grabnel wskoczył na orbitę, to zawyły syreny alarmowe. Z pomiędzy gwiazd wypłynął okręt wojenny pełen stróżów prawa i nas okrzyknął. Co to ma znaczyć? Warknął nasz kapitan. Toćmy prości rybacy. Kody transpondera twierdzą inaczej. Nadeszła odpowiedź. Jesteście na pokładzie kradzionej łajby. A w takim razie słuszniejście nas złapali, rzekł kapitan. Chodź ta na pokład, oddamy co kradzione. Lecz gdy tylko szczury lądowe postawiły stopę na pokładzie Grabnela, nagle, bach! Harpun kapitana przeżył ich jak kwel rybę narożnie. Takiego numeru to swoją wędeczką nie wykręcisz, co? Szyper rzucił do mnie z obrzydliwym uśmiechem. Przyznam z przykrością, że tego czarnego dnia sam chwyciłem za harpun. Całymi latami nie oddawałem morzu złapanej ryby. Przynajmniej dopóki... A
cię prawie zagadał na śmierć. Za jakiś czas dokończę gawędę młody. Ano, wracamy do mojej służby na grapnelu. Wbrew temu, co podpowiadało serce, chwyciłem za harpun kosztem wędki. Całymi latami przemierzałem zewnętrzne rubieże, przeszywając każdą rybę na naszym szlaku. Talent miałem nielichy. Odłowiłem więcej ryb niż reszta załogi razem wzięta. Ale byłem głupcem i nie wiedziałem jeszcze, jak się zhańbiłem. Nie uszło to uwadze strasznego kapitana Łanieka Weta. Obsypywał mnie pochwałami, zostawiał najlepsze kąski. I minął zaledwie rok od opuszczenia Sakavitar, gdy zostałem starszym oficerem. Tuż po awansie leciałem z załogą na Manana, żeby sprzedać truchło Guberfisha. Ale wtedy, bam, gdy wynurzyliśmy się z nadprzestrzeni i naszym oczom ukazał się wielki oceaniczny świat, zjawił się także on. Najwspanialsze stworzenie, jakiem w życiu widział. Wieloryb cudownej proporcji. Lecz płynący po orbicie Manana niczym prądem wschodnim w moich ojczystych stronach. Byłem zauroczony. Nie do wiary. Jak bardzo się zbliżyliście? Zabawne, że pytasz. I nie miałem czasu, żeby nacieszyć oczy, bo wpadliśmy prosto na niego. Grapnel odbił się jak sterta morskiego śmiecia. Spadliśmy prosto w dół, prosto w wodę, rozbijając grapnela o dno oceanu, gdzie skrywała się banda pirackich kwarenów, parszywe zefiry. Gdy wychynęliśmy z pękniętego kadłuba, kwarenowie otoczyli nas i zażądali darów wszelkiej maści, w tym daniny z ryb. Odpłynęliśmy więc, kapitan Łed, załoga i ja. Ale w głębinach byliśmy ślepi, więc szybko trafiliśmy na ślepy zaułek, gdzie oblegli nas kwarenowie. Przejdź innym razem, to dokończę opowieść. Koniec? Tak? Wszystko. Dobra. Więc możemy wrócić do misji. Teraz tak, musimy iść trochę na dół, ale może i najpierw zobaczyć, czy tutaj coś jest. Tutaj. Nic tu nie ma. Jakaś skrzyneczka. A dobra, tu już byliśmy chyba. Padłem. Gdzie on niby przejść, co? To jest pogłoska. Nie wiem, co jest z tymi pogłoskami, ale nie mogę żadnej pogłoski zrobić. O co tam chodzi? Proszę, ten czytnik zawiera wszystkie moje projekty, nie wspominając już o bazie danych referencji. Bez niego będę musiała zaczynać od zera. To znaczy... Dobra. W jeszcze większym stopniu niż teraz. Powodzenia w szukaniu tego czytnika, Kal. I uważaj na siebie. Te szybułowy gnieżdżą się wysoko. Ja muszę jej czytnik znaleźć. Wtedy pogłoska będzie zrobiona. Dobra. Teraz pytanie. Jak ja chcę wyjść? Można w ogóle znaleźć nowy czytnik? Nowy to nie, ale...
ale założę się, że znalazłabym taki, który działa. Ach, to bardzo miłe z twojej strony. Jednak tamten czytnik ma dla mnie wartość cenną. Uźwa. Chciałem zeskanować. Okej. Jak ja mam z tym wyjść, co? Zablokowano skrót. Ojojaj. Boże, mucho, dać mi spokój w końcu. No to oni szybciej. Więcej HP stracę niż ten. Niż w walkach. Byłeś kiedyś w tak dużym okręcie, mały? Ja dawno temu. Nie cieszy mnie ta myśl. Ale trzymają tam Zee, a ja nie wrócę bez niej. Oj. Jednak tam muszę skoczyć na tą linkę. Ale fajnie, że jest praca kamerą. Fajnie to wygląda. Fajne widoki są. To mi się podoba w tej grze. Krucik. Super. Skróty są naprawdę pożyteczne. Nie wiem, czy w jakiejś innej grze, w której grałem, te skróty były tak bardzo potrzebne. Pytanie? To nie. Dobra. To wejdziemy, możemy wejść tutaj? Możemy. Ekscentrycznego droida z czasów Wielkiej Republiki? Tak, a ty? Przecież tu jestem, prawda? Patroluję. Rozkaz roz... W górę. Zabić intruda! Znajdę cię! Nic ci nie jest! Wow. Dobrze. Co to jest? Potrzebuję pomocy. Dobra, coś tu chodzi. To będziemy musieli chyba jakoś... Aha, dobra, pewnie będzie potrzebowali pomocy tego pomagiera. Zabij wroga.
niezbyt ciepłe powitanie. Pukanie raczej odpada. Znajdziemy jakąś drogę. Też to czujesz, Bidi? Zdołasz rozwalić ten sprzęg? Przekonajmy się. Tutaj. W razie wątpliwości. Rozmach. Widzę kilku wrogów. Tam coś jest? Nie podoba mi się to. Wow, nie otwierałem jeszcze skrzynki mieczem. Kozia brudka. Kozia brudka. Tak, to tam. Tam na górze coś jest? Jakoś. Nic nie ma. Jednak dołączyła. Tak, jest zdania, że Tanalor bardzo pomoże ścieżce. Dobrze. Odkąd wróciła, masz lepszy nastrój. Dobra, skupmy się. Zi nas potrzebuje. Ta kupa złomu może lada chwila zatonąć. Nie tam, wytrzyma. Tylko poczekaj, aż zobaczysz, co jest w środku. Nic więcej, serio? To coś... może być coś tutaj. Może pod spodem coś? Ojej. Aj, że padł. Ajajaj. Sięgnę. Nie zdążę. Teraz pytanie wyjść. Jak są wyjść, nie? No tu nie ma żadnej skrzynki, nic. Zapta go. No dobra. O Boże. No żeś ty... Nie wiem, jakie wcześniej tu skoczyłem. No. Tędy? Tam mam iść, dobra. Kiedyś włamałem się na frachtowiec na Denabie. Ta? Jakieś rady? Nie, w ogóle nie przypominał Lugerhalka. Nie wiem, dlaczego o nim wspomniałem. Ej! Jak on to niby przejść? Możesz się tego pozbyć? Jak najbardziej. Okej. Idziemy tędy. Ta mucha dalej mnie dręczy. Tak, rakietowy,
potrzebna pomoc. To nie jest walka. No ła. Czy te droidy się kłóciły? To się zdarza częściej niż myślisz. Nic dziwnego, że przegrali. Chodź, przejdźmy się. Upewnię się, że jest czysto. Ja mam przejść tędy i dać etan, dobra. Tęskniłeś, BD? Muszę oczyścić umysł. Musisz odnowić stymę, a nie umysł. Jeszcze ani razu... Możemy ruszać. Jeszcze ani razu nie skorzystałem z tej szybkiej podróży. Co sądzisz? Zmieniamy nasz styl? Ogólnie do blastera miałem jakieś... coś nowego, nie? O, to weźmiemy. Tu. To już jest? Nie będzie pudłować. Nie będzie, nie będzie. To widzi, nie, nie widzi nic. Tam jest przejście. Ale tam... Czekaj, czekaj. Tu coś zielonego jest, możemy coś odblokować. Oj. Szybka podróż odblokowana pewnie. O nie. Dobra, winda. Ale dobra, wyszło jednak dobrze, bo zdobyliśmy drugi punkt umiejętności, więc rozdamy sobie do czegoś. Nie idzie ze mną? Nie, to nie. Może przetrwanie weźmy. Odporność z tym. Mocy. Weźmy to. Będziemy wytrzymali się. Dobra, skąd my przyszliśmy, tak? Ale coś mi tam świeci. Coś tu świeci na zielono. Widzicie, nie? Otwarta ścieżka. Aha. Dobra, tyle po to było. Okej, okay, tam coś jest. Czyli pewnie będziemy musieli iść tędy do góry, przejść tam. Okej. Okay. Mogę otworzyć?
byłoby zbyt łatwe. A zawsze warto spróbować. Zachowaj czujność. Jeśli ktoś się zbliży, to od razu wal. Mamy towarzystwo i to wrogo nastawione. Kontynuować atak. Atakować na wow. To mój żywioł. Co z nim, BD? Kretam. Tutaj, BD! Nie nadążasz. Rozpoczynam lot. I po wszystkim wznosisz się coraz wyżej, co? Jakimś cudem. No i proszę. Zawsze w ciebie wierzymy. A my tu na dole byliśmy? Oczywiście, że nie byliśmy na dole. Pod schodami coś jest? Oczywiście, że jest. Zawsze warto sprawdzać takie nieoczywiste miejsce. Dobra. Zawsze warto sprawdzać takie nieoczywiste miejsca. Zawsze coś jest ciekawszego. Ładnie to wygląda. Dobra, co by tu zrobić? Musimy iść tędy. Co, mam tam jakoś przeskoczyć? Dobra. Ups. Aha, wygubiłem się przez chwilę. Czasem ten skok tak dziwnie działa. Ej, bo coś tam na dole przegapiliśmy. Co my niby tu przegapiliśmy? Się da jakoś otworzyć? Chyba nie. No żeś ty w mordę jeża. Purczaki! Łodziaki. Się na sponiewierane okręty, jak za dawnych lat. Dobra, panie, mam jakieś pytanie. Do góry? Tak. W prawo, w prawo. Rzuć mi z tym, Billy. Dokąd lecą? Wow, się przestraszyłem. Super, mamy skrót. O, od razu czerwony. Hey, BD1,
likwidacja celów wrogów. Istoty organiczne. Uszkodzenie systemu. Musimy patrzeć, jak cierpią istoty organiczne. Wow, jakie wykończenie. Mogę go zeskanować? Fajne by były takie do tej gry planszowej tam, co w barze się dzieje. Dobra, jesteśmy tu na samej górze. Mogliby tym podbić całą planetę. No bez kitu trochę tego jest. I tak, jedno zielone zostaje. Nie wiem jak się tam dostać. Drugie zielone też zostaje. Chyba, że jakoś tam jeszcze dotrzemy. Nie wiem. Dobra, tam będziemy musieli skoczyć. Wiem, że tam nie doskoczymy. Tutaj też nie doskoczymy. Dobra, tu musimy skoczyć ewidentnie. Powodź czujność. Mamy meldunki o obecności wroga. Atakują nas? Tutaj? Gotowy do walki. Odciąć okolicę. Tylko draśnięcie. No. Teraz cały statek wie, że tu jesteśmy, he? Zwinne są te kurcze boty. Przez białe jeszcze nie mogę przeskakiwać. Dobra. Raczej ja będę miał możliwość. Dobra. Jest skrót. Dobra, musimy się... Tutaj jest zielone, tak? A, ja muszę się wrócić i skoczyć tam, tak? Dlaczego są zamknięte? Tutaj widzisz! A ja już nie mam stymów. Ej, to nie fair, was jest więcej.
sobie. Możesz pić mordę, zostaw mnie. No dobra, łatwo. Zablokowane drzwi? Ciekawe. Cel zraniony. Dobrze widzieć cię w jednym kawałku. Co to, że ty przeżyłeś? Dobra, ja tam mam jeszcze jakieś przejście do odblokowania. Muszę się wrócić i wejść tam do góry. Opór. Opór. Zamknięte, idziemy tędy. Tu to blokowane. Tak. Czekaj, słyszysz to? Droidy niszczyciele. Świetnie. Pole ochronne. To chyba wszyscy. Z droidekami pierwszy raz walczyłem u boku mego mistrza w wojnach klonów. Zamarłem. Sam je musiał zniszczyć. Pewnie byłby z ciebie dumny. Mam nadzieję. Dobra, te starczą z tego dużego miecza giną praktycznie na dwa hity. Rozkaz, rozkaz. Nie podoba mi się to. Wow. Tak więc, wiesz, że nie tylko po to do nas dołączyła, prawda? Nie wiem, o czym mówisz. Niech ci będzie, Karl. Dobra, póki co mam 100% odblokowania tutaj. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Turbowinda. Czy ja się domyślam, kto jest w środku? Muszę się przyjrzeć z bliska. Tak, to Z. Dokąd ona jedzie? Do wieży kontrolnej. W takim razie to jest nasz cel. Widzę problem pod nami. Droidy. Bywało gorzej. Spójrz na te AAT. Mam pewien plan. Pomyślałem, że narobię trochę hałasu, ściągnę ich uwagę, a ty się prześlizgniesz. Przegrupujmy się przy turbowindzie. Co o tym myślisz? Ryzykowne. Często ostatnio ryzykujemy. Powodzenia. Wzajemnie. Dobra. Czyli on planuje wysadzić po prostu czołgi, a my mamy się z nimi napierdzielać. Statek nie lata, ale jest hangar pełen części. Armia. Cała nasza. Gotowa szukać mojego zaginionego mistrza.
I to nasz główny wróg to mówił. Musimy iść tędy. Nadejdzie czas, dam ci sygnał. Jaki sygnał? Zaufaj mi. Nie da się tego przegapić. Co jest? Ała. Nie, jest. Czyli dobrze. Jak to? Jeśli ich złapiemy. Jeśli ich złapiecie, to rozwalcie cymbale. Przyjąłeś? Bez odbioru. Ajajaj, więcej HP stracę skacząc tutaj. No, co jest? Czy on raz mi skoczył, a drugi raz nie chciał? Halo? Okej, okay. Coś tutaj jest? Nic nie ma. Musiałem na jakieś znajdźki, ale nic nie było. Tu nie ma przejścia. Winda na dół. Jest i pącik. Dobra, gdzie mam iść? No, na trzy hity to padają. Mam wszystko pozablokowywane, dobra. Musimy iść tutaj. Co to jest? Komory jakieś? Wieżyczka. Zapłacisz za to. Zablokowane, tak? Z drugiej strony. Z tej strony się nie otworzą. Boże, daj mi spokój, wieżyczko. Jak ja mam tam przyjść? Ja tam nie doskoczę przecież. A tutaj. Kolejna wieżyczka. Dobrze idę? Tam coś jeszcze jest. No jest. Puśćcie mnie. Kurwa mać. Co jest? Idź, Boże Święty. Nie mogę się ruszyć nawet. Co się dzieje? Ale te wieżyczki są upierdliwe. Dobra, bo ja mogę iść jeszcze tędy, tak? Aha.
Czas sprawdzić moje dzieło. Droidzie, zabij! Rozkaz, rozkaz. To jest przejście, tak? A. Dobra, to jest przejście do tego. Potwierdzam kontakt. Tylko słabi uciekają. Granat to nic wielkiego. Całkiem szybki. No dalej, pokaż mi swoją siłę. Dobrze cię widzieć. Ciebie również. Ktoś potrzebuje młota tego rozmiaru? Już na pewno nie. Nie mogłem znaleźć drogi do turbowindy. No to poszukajmy razem. O, że ja tyle przeszedłem? Żadnej skrzynki nie było? Serio? Chyba, że ja coś pominąłem. Ja bym się w sumie nie zdziwił, bym coś pominął. Aha. Co ja mam tu zrobić? Mam się odbić, przejść tam. Podrzuciłbyś mnie, a nie się patrzysz. Dobra, ale myślę, że to rozłożymy na kolejny odcinek. Także dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym.